To jest rola rodzica, żeby przygotować do tego, że w pewnym momencie można odpaść. Jak ktoś musi wygrać, to inni muszą przegrać niestety. Nasza rola jako jurorzy i jako rodzice jest przygotowywanie jak najlepiej naszych pociech do porażek. Bo ja uważam osobiście, to jest właśnie trochę różnica między Francją a Polską, jest to, że my we Francji uczymy się od samego początku swojego życia, że krytyka jest pozytywną rzeczą. Ponieważ jak jest krytyka, to druga osoba próbuje poprawić albo podciągnąć do góry pewne rzeczy. A w Polsce bardzo często jest tak, że krytyka, ludzie się blokują, nie chcą rozmawiać, nie słuchają i się zamykają. Ale krytyka nie jest negatywną rzeczą, jest bardzo pozytywną. Ale wszystko zależy, jak ta krytyka będzie złożona. Bo jeżeli mówimy nie, bo nie, to nie ma sensu. Ale jeżeli tłumaczymy, dlaczego coś nie poszło nie tak, dlaczego coś można poprawić, to jest o wiele łatwiej.